Przez ostatni rok w Chorzowie zrealizowano wiele inwestycji mających na celu modernizację miasta. W dużym stopniu odnowieniu uległy ulice, na których między innymi poprawiono nawierzchnię oraz oznakowanie, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Kończy się rok, to jest także dobra okazja do tego, żeby podsumować, co się działo w chorzowskich inwestycjach. Tu rzeczywiście to był rok bardzo dużej i ciężkiej pracy, zwłaszcza na naszych drogach. Udało się zakończyć z sukcesem kilka inwestycji, które trwały przez lata, które na pewno były sporym utrudnieniem dla kierowców, dla mieszkańców. Także brakowało na tych drogach transportu publicznego. Zakończyliśmy inwestycję przy ulicy Powstańców. Ona już jest wyremontowana, zmodernizowana. Tramwaje jeżdżą, to nas bardzo cieszy. To także zakończenie inwestycji przy ulicy Hajduckiej. To jest zupełnie nowa ulica od początku do końca, bo to nie tylko drogi, nie tylko chodniki, nie tylko tramwaje, ale także wiele sieci energetycznych, wiele sieci wodno-kanalizacyjnych. W zasadzie wybudowaliśmy ten obszar miasta w tej drodze od nowa. Kończymy także ulicę 3 Maja. To jest dla nas, dla mieszkańców bardzo dobra informacja. To wszystko się już zamyka, będziemy teraz to jeszcze poprawiać. Choć zima przyszła trochę wcześniej i pokrzyżowała nam plany, no to jednak chcemy tą ulicę jak najszybciej zakończyć i to już rzeczywiście są ostatnie szlify przy tej ulicy. Ruch odbywa się już w zasadzie bez utrudnień. Mijający rok okazał się ważny dla zakładu komunalnego PGM Chorzów, który w lutym zakończył jedną z największych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie. W tym roku oddaliśmy największą inwestycję PGM-u w ostatnich co najmniej 15 latach, czyli budynek przy Karola Miarki. To jest budynek, który został przebudowany ze starego szpitala na lokale mieszkalne. Jest to nasza największa inwestycja, bardzo się nią szczycimy. Kosztowała ponad 18 milionów złotych, z czego duża część była dofinansowana ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W budynku powstało 77 mieszkań komunalnych o różnym standardzie. Większość jest już w tej chwili zamieszkała. W tej chwili trwa ostatni program na nabór na 17 ostatnich lokali w tym budynku. Oczywiście oprócz tych dużych działań ciągle pracujemy nad drobnymi rzeczami, których może nie rzucają się w oczy, nie widać ich tak spacerując po mieście, natomiast one się oczywiście dzieją. Na bieżąco remontujemy nowe lokale dla osób, które znajdują się na listach oczekujących. Remontujemy klatki schodowe, podwórka, na bieżąco remontujemy dachy, termomodernizujemy budynki również. Staramy się tam, gdzie jest to możliwe, podłączać budynki do centralnego ogrzewania, wyposażamy lokale w nowe źródła ogrzewania z uwagi na program likwidacji niskiej emisji. To wszystko są nasze codzienne prace, które staramy się wykonywać z maksymalnym zaangażowaniem. Na przyszły rok zaplanowane są już kolejne inwestycje, zarówno związane z usprawnieniem ruchu drogowego w mieście, jak i odnową i termomodernizacją chorzowskich budynków. Przede wszystkim inwestycja Katowicka Metalowców, przebudowa dużego węzła komunikacyjnego, który pojawi się przy Krakusa, który pojawi się przy Metalowców, tak żeby można swobodnie wjeżdżać i zjeżdżać z terenu przemysłowego, z terenu Huty Kościuszko, z terenu Muzeum Hutnictwa. Tam mieści się wiele firm, także Huta Kościuszko, ogromny zakład, więc to będzie trwało przez cały przyszły rok i rok 2024. Niewątpliwie będzie to miało wpływ na komunikację w mieście. Trwa także przebudowa linii kolejowej, która tutaj biegnie przez Chorzów, od Chorzowa Batorego do w zasadzie granicy Bytomia, więc przez prawie całe nasze miasto. To jest ogromna również inwestycja realizowana przez PKP. Kilka ułatwień dla mieszkańców, dla kierowców się pojawia. Już widać wiadukt przy ulicy Zabrskiej, Strzelców Bytomskich, już zniknie przejazd przez tory. Więc to także pokazuje, że to miasto jest coraz lepiej skomunikowane i przejazd, komunikacja w tym zakresie będzie coraz prostsza. Robimy teraz dużą termomodernizację w szkole numer 12 w Chorzowie Batorym. Zlikwidowaliśmy kotłownie węglowe w szkole 37, w szkole 32, w szkole 34, to również jest Chorzów Batory, więc ta dzielnica miała obiekty jeszcze w zasadzie nieruszone, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Teraz tam duże inwestycje, duże zmiany, więc w tych punktach w Chorzowie Batorym będzie na pewno czystsze powietrze. Więcej informacji o inwestycjach realizowanych w mieście można znaleźć na stronie www.chorzów.eu.